Sylwia Kalinowska i malarstwo jest wpisane w moje życie tak bardzo, że oddycham tym malarstwem i po prostu codziennie tworzę, maluję i wystawiam swoje obrazy w Polsce i na całym świecie. Dostają się one też na aukcje dzieł sztuki właśnie od tego roku, więc można powiedzieć, że jestem spełnioną artystką. A teraz chciałam dać od siebie coś więcej. Stworzyłam fajny projekt, który powstał dość spontanicznie. Tytuł jest dość zwariowany. Jest to malowanie przy truskawkach i szampanie i jest skierowany do dziewczyn, które chcą odkryć w sobie kreatywność, którą każdy ma i uważam, że każdy ma taki potencjał, żeby móc tworzyć i pokazywać, że mamy w sobie coś więcej. Znajdujemy się w mojej atelier w Janowie Podlaskim. Tutaj na co dzień maluję i tworzę i myślę nad nowymi projektami. Przybywają tutaj dziewczyny, które są z okolic, ale też z całej Polski, bo i przyjechała dziewczyna z Dąbrowy i ze Śląska i z Białegostoku. Przyjeżdżały tylko na 3 godziny i wracały z powrotem do domu, więc chyba te warsztaty rzeczywiście chwyciły i mają moc. Dlatego też wymyśliłam takie 3-dniowe warsztaty, żeby już po prostu cały czas słyszę, że dziewczyny czują niedosyt tego czasu, więc będzie się teraz działo. Właśnie w październiku odbędą się warsztaty w uroczym miejscu na ziemi. W okolicy jest uroczysko Zaborek. Będzie to 3 dni z malowaniem, z jogą, z piciem wina, opowieściami o winie, o też olejkach eterycznych. No i oczywiście głównym przewodnim takim celem jest malowanie, czyli odkrycie w sobie kreatywności, która drzemie w każdej kobiecie. Dzisiaj będą to 3 godzinki malowania. Właśnie jest to już 6. nasze spotkanie. Wspominałam już, że pomysł powstał dość spontanicznie i w momencie nazbierało się całe wakacyjne lato, czyli spotykamy się w każdą sobotę w mojej pracowni. Tworzymy, malujemy i po prostu jest tutaj dużo emocji, fajnej energii, którą daję dziewczynom sobie, ale też bardzo dużo dostaję jej w zamian. Warsztaty pobudzają kreatywność i świeżość i wcale nie są dla osób, które malują. Myślę, że robienie nowych rzeczy pobudza dobre procesy w mózgu i w efekcie wracamy do naszej codzienności z odświeżonym spojrzeniem na nią i na siebie. I no, robiąc nowe rzeczy twórcze, pokazujemy sobie, że możemy dużo więcej niż nam się wydawało, a tworząc czujemy, że żyjemy po prostu. I co robimy na moich warsztatach? Malujemy przede wszystkim, poznajemy fajnych ludzi, spędzamy czas w super towarzystwie, rozwijamy nowe umiejętności, co oczywiście wpływa na nasze samopoczucie. I będę miała specjalną propozycję dla tych, którzy chcą rozwinąć swoją wewnętrzną artystkę jeszcze bardziej. I będą to właśnie warsztaty weekendowe, o których wspominałam, które odbędą się już właśnie w październiku. A co podczas warsztatów? Poznajesz moje wypracowane na przestrzeni lat techniki malarstwa, mój mindest dotyczący malowania. Masz dostęp do wszystkich narzędzi, których na co dzień używam podczas malowania. Poznajesz tajne techniki, jak malować złotem, strukturalnie, impastem czy szpachelką. To wszystko, czego się nauczyłam podczas właśnie moich 17 lat związanych z twórczością. Większość osób, które przychodzą na takie warsztaty z malowania, twierdzi, że nie potrafi malować i w zasadzie nigdy tego nie robiło i nie brakuje także głosów, które chciałyby spróbować, jednak boją się, bo nie potrafią malować według nich. A osobną kategorię stanowią osoby, które, mówię tutaj w cudzysłowie, są bez talentu lub z 2 lewymi rękami oraz bez wyobraźni. Ale tak się zastanawiam, czy żeby zacząć malować, naprawdę trzeba mieć talent i wyczucie i zmysł artystyczny? Myślę, że zdecydowanie nie. Malowanie a talent, czy muszą iść ze sobą w parze? Czasami wychodzi się z założenia, że malowanie to dar, a reszta potoczy się sama. Tymczasem praca artysty wymaga dużej determinacji, rozwoju i pracy.
I uważam, że można się wszystkiego nauczyć. Wystarczą chęci i nieco profesjonalnej podpowiedzi z boku. I jeśli powiesz, że malowanie jest twoją pasją, którą chcesz rozwijać, wystarczy 1% talentu, a 99% takiej determinacji i pracy. I chciałam Wam pokazać, że każdy obraz podczas warsztatów może powstać w zaledwie 3 godziny. Są to 3 godziny poprzeplatane rozmowami, piciem winka, przegryzaniem truskawek, przekąsek. I podczas warsztatów jest luźna, niczym nieskrępowana atmosfera, fajni ludzie, no i oczywiście moje wskazówki. W moich obrazach przeważnie właśnie główną rolę grają emocje kobiety. Sama jestem kobietą, więc wyrażam się właśnie tutaj podczas malowania, wszystkie stany, wszystkie emocje, jakie mi towarzyszą. Często jakieś właśnie, jak każda kobieta ma dwa różne swoje oblicza, to często są właśnie takie skrajne. Jedne kobiety są zamyślone, drugie pełne emocji, dumne, takie charakterystyczne. I przeważnie punktem wyjścia jest wizerunek kobiety, ale cały taki oniryczny świat, który je otacza, właśnie przedstawiam za pomocą mojej wyobraźni, pędzla, kreski, całej mojej takiej sztuki malarskiej. No kocham malować, tak, to jest właśnie wpisane mocno w moje życie. Praktycznie jest to moja taka codzienność i sposób na życie. Podróżuję, żeby się inspirować, często jak brakuje mi pomysłów, albo robię sobie wtedy taką ciszę przed, w cudzysłowie, burzę i myślę nad nowym projektem, wtedy powstaje nowa kolekcja związana z malowaniem. Wszelkie informacje na temat warsztatów można znaleźć na Facebooku bądź na Instagramie. Tam też pokazuję moje prace, które powstały na co dzień. Nowe kolekcje, które ukażą się w galeriach albo na aukcjach dzieł sztuki. Także na social mediach przedstawiam w ogóle moją codzienność związaną z malowaniem. Jest to Kalinowska Art na Facebooku albo Sylwia Kalinowska na Instagramie. A na żywo współpracuję z galerią w Kazimierzu, galerią Leonardo. Jest to jedna z największych galerii właśnie w tym miasteczku artystycznym. Współpracuję z galerią już od 10 lat, więc znajdują tam obrazy bardzo licznych nabywców. Z galerią Glaza w Gdańsku, tuż obok pomnika Neptuna. W moim atelier, no i w internecie, tak, na stronie www.kalinowska.pl.